Dawid Dawidzik, powiedz, czy ten mecz ze Słowenią macie jeszcze w głowach, czy to już jest historia? No już na pewno teraz historia, tak? Jak tu cały czas powtarzamy, mieliśmy 3 finały, jesteśmy już po pierwszym, niestety go przegraliśmy i teraz skupiamy się już od dzisiaj tylko na niedzielnym meczu. Powiedz, jak tobie się grało w ważny mecz, tak, o punkty Mistrzostwa Europy seniorów, pierwszy w twojej karierze? Na pewno, jak się grało, no, dobrze mi się grało, nie czułem jakiejś tam presji, bo ja cały czas mam takie przekonanie, że takie turnieje mogą być tylko z plusem dla nas, tak, dla takich zawodników, którzy tutaj debiutują. No ale dobrze mi się grało, nie czułem stresu, mówię, szkoda tylko wyniku końcowego, bo naprawdę czuliśmy, że ten mecz mogliśmy wygrać. Oddałeś dwa rzuty celne, czyli można powiedzieć 100% skuteczność. Tak, w tych rzutach na pewno było trochę szczęścia, ale jak mówię, no szczęście też jest potrzebne. Fajnie, że wpadło, udało się rzucić, no ale tak jak mówię, zamieniłbym te bramki na wygraną, naszą wygraną. A teraz następny rywal, czyli Szwajcaria. Jakie nastawienie? Wiadomo, że trzeba zwyciężyć, żeby szansę podtrzymać, ale w czym upatrujecie swoje szanse? No na pewno dzisiaj będziemy praktycznie analizować grę Szwajcarów, no bo tak jak mówiłem, przygotowaliśmy się tylko do pierwszego meczu, ale tak naprawdę moim zdaniem to trzeba będzie na pewno z bardzo dużą uwagę zwrócić na środkowego Andiego Schmidta i jakby trochę go wytrącać cały czas z gry, tak, żeby nie rozdawał tych piłek. No i wydaje mi się, tak jak w ostatnim meczu, dobra obrona i z tego wyprowadzać szybkie kontrataki. No bo w tym musimy szukać naszych szans. Ten pierwszy mecz to też takie było przetarcie w sensie psychicznym, że teraz będzie wam łatwiej, nie wiem, duża hala, kilkanaście tysięcy widzów i więc już jakby w przypadku twoim, czyli jakby tego debiutu, to już jakby ten stres, jeżeli był oczywiście, już to minęło, już teraz będzie łatwiej tylko? No na pewno drugi mecz teraz już będzie trochę inny. Tak jak mówię, w moim wypadku tego stresu może był stres, ale bardziej pozytywny. Ale tak jak mówię, drugi mecz już można powiedzieć, wiemy z czym to się je. No i nie zostało nam nic innego, jak musimy wyjść, walczyć i wygrać ten mecz, bo już przestało nam się podobać, można to nazwać ładne przegrywanie, tak? Chcemy po prostu wygrać jakiś mecz i po prostu chcemy wygrać mecz. I nawet brzydko wygrać. Tak, nawet wygrać brzydko, tak jak mówię, no już ładne przegrywanie, to już przestało nam się podobać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.